Cześć, ja mam na imię Piotr i witam Ciebie na kanale Rowerem po Londynie. Dawno na moim kanale nie było żadnego unboxinga, więc czas najwyższy to zmienić. Zamówiłem dwie paczuszki. Jedna paczka jest ze strony Wiggle, druga większa ze strony Sigma Sport. Zaczniemy od tej mniejszej. Ja już wiem, co się w niej znajduje, ale Wy tego nie wiecie. Robimy szybki unboxing. Poprzedni mój film był o tym, że zaczynam swój projekt o nazwie Projekt Śliwka, a więc będzie mi potrzebny specjalny klucz. Jest to klucz drenometryczny firmy Lifeline. Znajduje się w takim ładnym plastikowym pudełeczku, a w środku znajduje się instrukcja oraz 6 nasadek imbusowych, 3 nasadki Torx, jedna przedłużka i sam klucz. Klucz tutaj ma skala jest od 2 do 24 Nm. W pudełku znajdują się 3 nasadki Torx o rozmiarze 20, 25 i 30, jedna przedłużka oraz 6 nasadek klucza impulsowego w rozmiarze 3, 4, 5, 6, 8 oraz 10 mm. Nie jest to jakiś klucz drogiej marki, zapłaciłem za niego 30 funtów. Mam nadzieję, że spełni swoją funkcję. Fajne, poręczne pudełko. Mam nadzieję, że będę zadowolony z tego zakupu. Przejdźmy do większej paczuszki, do paczki ze sklepu internetowego Sigma Sport. No i zacznijmy może od tej rzeczy, której najbardziej nie mogłem się doczekać. Jest to torba pod ramę firmy Apidura. Wodoodporna, wodoszczelna, o pojemności 5 litrów. Wykonanie i jakość tego materiału naprawdę jest wysokiego standardu. Mam torbę podsiodłową w rozmiarze 14 litrów i naprawdę jestem zadowolony. Mam nadzieję, że z tego zakupu też będę mega zadowolony. Na przyszły sezon po prostu zamierzam pobawić się troszeczkę w bikepacking. Zamierzam zrobić kilka dłuższych tras typu 3-4-dniowe wypady. Chcę jeszcze kupić torbę na kierownicę i głównym celem, jako kupiłem właśnie tą torbę pod ramę, to aby przewozić swoją zabawkę, jaką jest dron. Bez sensu po prostu wozić o plecach i cały czas mieć obciążone plecy właśnie poprzez plecak. To zmusiło mnie właśnie do zakupu tej torby. Jeżeli ktoś ma kasę, to naprawdę polecam tą torbę, bo no, nie wydaje mi się, że na rynku są jakieś lepsze firmy, które produkują właśnie takie torby do bikepackingu. Firma Apidura jest jedną z lepszych marek właśnie na rynku, jakie można znaleźć. Następną rzeczą, jaką zamówiłem, są to trzy smary firmy Park Tool. Pierwszy smar jest do łączenia aluminium z karbonem. Zamierzam kupić karbonowo sztycę podsiodłową, a więc ten smar na pewno będzie mi potrzebny i przyda mi się w przyszłości. Następny smar jest to smar do łożysk, który działa w temperaturze od minus 20 do plus 282 stopni. Extreme Temperature Range. Ok, czyli jest wytrzymałość ma w temperaturach od minus 20 do plus 282 stopni Celsjusza. I ostatni smar, jaki kupiłem, jest do montażu supportu. Kupiłem ramę z supportem Pressfit, czyli ten support jest wciskany, nie jest wkręcany, czyli bez tego smaru po prostu by się nie obeszło, aby zamontować właśnie ten support, tak? A więc musiałem go kupić, przyda na pewno mi się na przyszłość. I ostatnia rzecz, jako zamówiłem, są to opony gravelowe, a dokładnie Panracer Gravel King model SK, rozmiar 32 mm. Stwierdziłem, że to będzie dobry pomysł i myślę, że fajne doświadczenie przesiąść się właśnie z szosy na gravela, z racji tego, że mam ramę dostosowano właśnie do opon, do kół gravelowych. Stwierdziłem, że to będzie dobry zakup. W piątek zamierzam zrobić ostatnio dłuższą trasę. Myślę, że będzie to jakieś 200 km. A później po prostu zmieniam oponki na opony gravelowe.
Ten bieżnik jest właśnie przystosowany właśnie do takiej nawierzchni shooter. Ja zamierzam jeździć, większość to będzie las, no i shooter na pewno też będzie. Obejrzałem sporo filmów, filmów Krzyśka, nie wiem czy ktoś zna kanał Trochu Roweru, jeżeli nie to polecam pooglądać jego filmy. Link do kanału znajdziesz w opisie tego filmu. No i co? W piątek robię dłuższą trasę, a w sobotę po prostu wrzucam te oponki na swoje koła karbonowe i będę je testował w lesie na szutrze. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Co do planowania tras, to planowanie mojej trasy wygląda tak, że wchodzę na Google Map, wpisuję Castell. Jak można zauważyć, tych zamków jest jak grzybów po deszczu i wybieram sobie na przykład Bodiam Castle. Jest to naprawdę piękny zamek, nie wiem z którego wieku, bo nic nie wiem o tym miejscu, no ale po zdjęciach już widać, że będzie mega. Odległość do tego zamku, zobaczmy. Directions home. Odległość do tego zamku to 55-56 mil, czyli tutaj pokazuje mi Google Map 5 godzin 18 minut, więc myślę, że łącznie będzie jakieś 120 mil, czyli jakieś 180-190 km, a więc to będzie ostatnia trasa, jako zrobię właśnie na oponach szosowych, później wrzucam gravele i uciekam do lasu, tak? A więc to będzie trasa na piątek, Bodiam Castell, mam nadzieję, że pogoda dopisze, specjalnie wziąłem wolne. No i co, to by było tyle, tak? Dzięki wielkie, że obejrzałeś ten film, jeżeli Ci się podobał, to standardowo zostaw łapkę w górę, a jeżeli nie, to przestań oglądać, a zacznij jeździć. Do usłyszenia, hej!